Wróciłem z Zakopanego. Byłem tam na plenerze ze studiów i trochę sobie rysowałem. Ale mniejsza z tym, bo tramwaj na Kasprzaka ma już podpisaną umowę. Oraz Warszawa podczas Wszystkich Świętych. A także nowe drogi rowerowe od ZBM-u. Oraz kolejna umowa podpisana, tym razem na Pole Mokotowskie. I przygotowania do trzeciej linii metra zostały odblokowane. O tym nie tylko 31 października, w niedzielę. W mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć wciąż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, czyli mojego subiektywnego przeglądu wydarzeń z Warszawy i komunikacji miejskiej głównie. No, trochę minęło tego czasu, odkąd ostatni raz mówiłem, zapraszam, witam Was tutaj i tak dalej. No, zapraszam do metę to już w ogóle, ale to czeka, niestety, dłużej czeka niż myślałem. Ale jest jedna informacja ważna dla Was, zanim zaczniemy Mniejsza z tym, czyli windy. No to zapraszam Was na live'a. Dzisiaj około godziny 16 będę latać nad Warszawą Zachodnią. Możecie próbować mnie tam znaleźć przy okazji, ale wolałbym tego uniknąć, bo będę latać wtedy dronem i chcę to zrobić jak najbardziej bezpiecznie, zgodnie z przepisami i tak dalej. Więc ewentualnie możecie przyjść po live'ie, jeśli będziecie chcieli. Natomiast ważne rzeczy to jest to, że będziecie mogli zobaczyć na żywo, nawet tam na czacie napisać coś, co byście chcieli ewentualnie zobaczyć. A ja postaram się Wam to pokazać na live, podlecieć. Będziemy mieli mniej więcej 20-25 minut bezpośredniego lotu, abyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Także zapraszam Was serdecznie, link w opisie oczywiście, ale już teraz bez zbędnego gadania zaczynamy. Mniejsza z tym. Czyli windy. Metro Politechnika, plac Wilsona, Pole Mokotowskie to awarie wind. I mamy jeszcze prace modernizacyjne na stacji metro Służew i Pole Mokotowskie. Czyli tam nowe windy będą montowywane, ewentualnie modernizowane. Trochę się działo, jak mi tutaj nie było. Dużo informacji medialnych z tramwajów warszawskich na przykład się działo. Nie mogłem być, ale postaram się Wam to jakoś pokazać teraz, w dużym skrócie. Jak zawsze mniejsza z tym. Czyli wygodny i bezpieczny przystanek metro Płocka. Będzie dostępny bardziej dla pieszych. Będą azyle, będzie szersza wysepka, jak możecie teraz zobaczyć tutaj na komputerze, proszę bardzo. To jest przystanek, jak widzimy, to jest stary, ta mała, wąska część to jest stary przystanek, teraz będzie nowy, o wiele bardziej poszerzony. I tak samo po drugiej stronie jest, też będzie o wiele bardziej poszerzony, w zależności z której strony będziemy przyjeżdżać lub gdzieś jechać od metro Płocka. To jest według mnie bardzo dobra i pozytywna zmiana, tym bardziej, że ja często z tego przystanku kiedyś korzystałem, teraz mniej korzystam, bo teraz jeżdżę czasami już pociągiem po prostu do tych różnych rejonów. I tak samo azyl po drugiej stronie będzie się pojawi. Tramwaje warszawskie mówią, że tutaj nie będzie zmniejszenia liczby pasów. No, jest jeden pas znika, ale to jest pas do skrętu, który tutaj był, z tego co pamiętam, jeśli dobrze, na bezpośrednio w ulicy Płocką, w kierunku północnym, czy w kierunku południowym, ale będzie bezpośrednio jakiś azyl, miejsce do zawracania, gdzie będzie bezpieczniejsza możliwość zawracania i skrętu. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że tak wspaniale, jak wszystko tu wygląda. Ale ten przystanek jest dosyć ważnym punktem teraz tranzytowym na mapie Warszawy i dopóki nie powstanie metro Bemowo, i nawet jak powstanie metro Bemowo, tutaj będzie dużo osób się przesiadało, bo tam dalej jest dosyć dużo nowych osiedli, na przykład na Odolanach, i ludzie tędy się przesiadają do tramwajów, aby tam dojechać. No i tak, kolejna informacja tramwajów warszawskich. Tego się w ogóle nie spodziewałem. Jak to zobaczyłem, informacje to sobie tak zdziwione. Czyli odnawiamy pomniki historii. Tak, Wszystkich Świętych wszyscy na swój sposób czczą te dni. Warszawski Transport też coś tam robił właśnie na cmentarzach, no ale głównie to jednak komunikacja puszcza na cmentarze. No i tak, jest odnowiona tutaj płyta. Link w opisie Wam dam do filmu, bardzo ładnie wtedy pokazuję, jak oni odnawiają to. No i bardzo oczywiście jestem zadowolony z takiej postawy tramwajów warszawskich, ale idąc dalej, żeby nie przedłużać tego, bo mam mało czasu na zmontowanie. Jest teraz godzina, jak dobrze spojrzę, czekajcie. Żebyście wiedzieli, jak tutaj ja to nagrywam, jest północ 17. To jest idealny moment na nagrywanie, mniejsza z tym.
Tramwaj na Kasprzaka. Umowa na budowę już została podpisana. No i tak, w dużym skrócie wam powiem, jak to będzie wyglądać. Od ulicy Wolskiej, od ulicy Połczyńskiej i Wolskiej, gdzie tam mniej więcej się odjeżdżają tramwaje, skręcają, mają przystanek na przykład cmentarz prawosławny. Tak, tak, cmentarz prawosławny. No to tak, cmentarz prawosławny nie będzie przystankiem już dla tramwaju, będzie przystankiem dwukierunkowym dla autobusów, jeśli jakaś linia będzie się tam zatrzymywać. Ale co ważniejsze, to te tramwaje będą jechać teraz środkiem ulicy tam dalej, ulicą Wolską od razu, nie będzie tego przejazdu tam przy Elekcyjnej. A te tramwaje dalej też pojadą Kasprzaka, będą już bezpośrednio na środku ulicy i będą jechać obok na przykład osiedli bliska Wola od JW i dalej bezpośrednio obok gazowni do metro Ronda Daszyńskiego. Bardzo to przyspieszy trasa linii 10 i 11. Jest to bardzo oczekiwana trasa tramwajowa i jest podstawą do budowy dalszej części tramwaju pod Warszawą Zachodnią. Ale to jeszcze zobaczycie. No i tak, z rzeczy ważnych i ważniejszych, które mogę powiedzieć, to jest jak będzie wyglądać przystanki i gdzie one będą zlokalizowane. O ile tam przy ulicy Elekcyjnej takich dużych zmian nie ma ciekawych, po prostu będzie w tym rejonie. Będzie po jednej stronie, po drugiej stronie przystanki. To tyle przy PKP Wola, przystanek Kasprzaka, będzie bardzo dobrze zlokalizowany tramwajowy, bo będzie pod, będzie pod wiaduktem kolejowym, co oznacza, iż będą dogodne przesiadki do pociągów, a to będzie bardzo potrzebne w tym rejonie, bo dzięki temu będziemy mogli się dogodnie przesiąść do pociągu, gdzie jedną stację dalej będziemy mieli nowy dworzec Warszawa Zachodnia, a będzie można bezpośrednio z tego pionu 9 dojść do całości. I to według mnie bardzo dobre połączenie na krótki okres, dopóki nie będzie tramwaju już bezpośrednio pod całą Zachodnią. No i dalej będzie tutaj jeszcze oczywiście jeden przystanek przy Szpitalu Wolskim. Tam będzie też zlokalizowany, dosyć ciekawej lokalizacji. Ważna jeszcze zmiana to jest taka, że tramwaje warszawskie demontują i przetwarzają całkowicie ulicę Kasprzaka. Do tego, że w niektórych rejonach będą po dwóch stronach ulicy nowe ścieżki rowerowe, a czasami w nowe ulice będzie wmontowany pas rowerowy i zjazdy rowerowe. Jest tego bardzo dużo, ale o tym będzie specjalny materiał. Także w tak dużym skrócie pokazałem. Tutaj jedną uwagę mam do tramwaju warszawskich. Coś ten jazz tutaj na tej wizualizacji, no dajcie spokój. On tak nie jest wygięty, to tak nie wygląda jazz. Ktoś go tu wyciągnął, ten mu twarz. No. I tutaj jeszcze jakiś bomber mu trochę wyskoczył. No, wizualizacje jak wizualizacje. Tak wyglądało podpisanie umowy i niedługo prawdopodobnie zobaczymy już budowę. Będę z tego odcinki. Sykut mu nie może się już doczekać, aby nagrywać kolejną serię o tramwajach, bo bardzo mu brakuje, że już winnica jest, nie jest w budowie, a na winnicy cały czas nie wiemy jak tam z połączeniem. Jak sparkuje ci z tym wszystkim. Uczciliśmy pamięć osobom związanym z warszawskim transportem publicznym, czyli tak jak mówiłem, WTP też świętuje. Dalej mamy komunikacja w okresie wszystkich świętych. No są specjalne linie puszczone, m.in. C9, C09 i C40. Ponadto dodatkowo na wybranych przystankach na żądanie bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów zatrzymują się autobusy linii... Tak, wiem, że czekacie aż to przeczytam. 103, 112, 115, 126, 129, 139, 142, 145, 156, 161, 164, 169, 173, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 200, 203, 204, 209, 210, 213, 240, 245, 250, 251, 269, 303, 305, 317, 409, 414, 500, 511, 513, 513, 512, 7500, nie, nie 500, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 714, 715, 721, 724, 727, 728, 731, 737, 738, 739, 742, 743, 750, 809 i L39. Pewnie jakoś to przyspieszyłem w postprodukcji. No i oczywiście jest specjalna komunikacja. Czy wyjechał w tym roku linie cmentarne? O, właśnie o tym mówię. Linie cmentarne, to mamy tutaj C11, C13, C20, C25, C27, C69, M2, C20, a tu zależy od różnych rejonów. Jest, i mam, widzę też C1, C4, C6, czy to są linie tramwajowe? Pewnie tak. Ale nie wszystko mogę tutaj potem powiedzieć. No jest dosyć tego dużo, o jest mapka z komunikacją i już sobie w nią chodzę. Mamy w tym roku 3 linie tramwajowe, czyli dobrze myślałem. C1, C4 i C6. No dobrze.
Oczywiście wszystkie zaczynają trasę mniej więcej koło Annapolu lub na żadaniu wschodnim, no to bardzo mnie nie dziwi. Chociaż na żadaniu wschodnim jest C4 i C6, to jakoś na bogata bym powiedział. I C1 i C6 dojeżdżają do cmentarza Wolskiego, to jest dosyć oczywiste. Natomiast C4 jedzie gdzie indziej. Na plac Nurtowicza. A, no dobra, to nie jest jakaś duża zera. No i tą mapkę możecie teraz zatrzymać pauzę lub wejść na stronę www.waw.pl i dowiedzieć się tego wszystkiego. Dobrze, idąc dalej, bo już jest 13 minuta, u mnie na zagadku pewnie wy tam macie trochę mniej. Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na ulicy Mickiewicza zostały wprowadzone. Bardzo dobrze to wygląda. No tam mniej więcej w rejonie placu Wilsona możemy to zobaczyć. Tutaj jest przykład co? Schemacik, to musiałbym wejść w łapkę, okej, tak. No i tak, faktycznie powstała tutaj ścieżka rowerowa i jest dobrze, niestety drugi schemat mi się nie pokazuje, ten tutaj. Chętnie co by zobaczył, bo jest tutaj plac, plac Wilsona i w tym rejonie właśnie zostało to wszystko puszczone. Bardzo mi się podoba nowe pasy rowerowe, zawsze to jest dobre podejście, naprawdę. No i druga informacja to jest zielona kropka nad i postawiona, czyli chodnik i droga rowerowa gotowa, drzewa posadzone wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, już witają do ronda Dymowskiego, ale tam jeszcze bezpośrednio przy rondzie powstają wszystkie przejazdy rowerowe, więc czekamy. Co prawda bardzo mnie zdziwiło, że dopiero teraz oficjalnie została ta ścieżka rowerowa otwarta, bo nie powiem, że nie, ale ja już nią parę razy jechałem. Ale po prostu brakowało tam oficjalnego chyba otworzenia i namalowania wszystkich pasów i przejazdów rowerowych. I tu jest ważne zdjęcie, zobaczcie jak to wyglądało kiedyś. Czyli zobaczcie na jakieś jedno drzewko, na krzyż i betonoza. Tymczasem teraz ścieżka rowerowa, te same drzewka, mniej betonoz. No tu trochę jeszcze jest dużo betonozy, tam przecież... Tak. No na plac defilad to ogólnie jest betonoza niestety, więc miejmy nadzieję, że tam Trzaskowski też coś pokazywał, coś tam mówił, że będzie też z tym walczyć. No ale jeszcze jedna informacja, mianowicie plac 5 rogów, tam się zmieniają trochę trasy drogowe. A mianowicie, jeżeli nie jesteśmy mieszkańcem lub nie dojeżdżamy tam do jednej przychodni, to właściwie z placu 5 rogów już jest wypad. Ponieważ w nocy z 2 na 3 listopada zmienia się tam kompletnie komunikacja drogowa, a mianowicie jest przekładana jezdnia. I możemy zobaczyć, iż ulica Szpitalna będzie miała już końcowy wygląd, a mianowicie zostanie oddana z nowym nawierzchnią, z nowym przejazdem już przez plac 5 rogów i mało tego, jakby tylko tego brakowało, no ulica Chmielna i ulica Zgoda będą trochę ślepe, tak bym to powiedział. Znaczy na ulicę Chmielną w kierunku domów towarowych centrum to w sumie to nie wiem jak będzie można wjechać autentycznie, ja się bardzo zastanawiam jak to będzie można wjechać. Miejmy nadzieję, że ZDM jakoś to jeszcze im powie. No ale tutaj widzimy ewidentnie, że będzie całkowicie nowy plac i już trochę będzie to inaczej wyglądać. O tym szykuje się też odcinek już w listopadzie. No i tak, umowa na przebudowę parku Pole Mokotowskie została podpisana, czyli nowy park już na początku listopada rozpoczną się prace budowlane, dzięki którym jeden z największych parków w stolicy stanie się bardziej naturalny i atrakcyjny mieszkańców, w skrócie mniej betonozy. Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec 2022 roku. Sądzę, że to będzie jedna z podserii warszawskich inwestycji, gdzie będziemy się pojawiać tam raz na miesiąc lub raz na 2 miesiące i pokazywać wam jak tam Pole Mokotowskie się zmienia, chociaż tam na Polu Mokotowskim trochę jest haczyków co do latania dronem w niektórych rejonach, ale miejmy nadzieję, że coś tam będę mógł pokazać. Tu taka dobra moja ciekawostka, Maracz Niepodległości jest nielegalny podobno. Sąd tak orzekł, Trzask tak chciał. No i co? Co ja mogę powiedzieć z mojej strony? No i jestem zadowolony, bo w końcu nie zniszczą na Warszawy. A zazwyczaj te marsze się niczym innym nie kończyły. Także to jest moja opinia na ten temat. No i dalej idąc, przygotowania do trzeciej linii metra zostały odblokowane, czyli odwołanie metra projektu zostało odrzucone i już niedługo może poznamy trochę więcej informacji, jak dokładnie będą wyglądać nowe stacje metra i jak pojedzie metro, bo to jest ciekawe. No i dobrze, na koniec sondaże mniejsze z tym. Czyli, czy tramwaj na Kasprzaka jest potrzebny? Tramwaj warszawski, słuchajcie, bo dobra nowina. Aż 77% z was stwierdziło, iż tak. 43 na 43 głosy. 11% z was stwierdziło, iż nie, a 12%, iż nie ma zdania. Ponadto w drugim sondażu możemy sprawdzić, iż czy tunel pod Ursynowem zostanie otwarty do końca tego roku. Zakłady Buchmacherskie otwieramy
Zakłady bukmacherskie otwieramy za 3, 2, 1. Na 418 głosów stwierdziliście, iż ponad 51% z Was, iż tak, zostanie otwarte do końca roku. 31% z Was stwierdziło, iż nie. I 15% z Was stwierdziło, iż może im się uda do 2050 roku. I 3% z Was nie miało zdania. No tak, tutaj to pytanie, nie powiedziałem w sumie o tym głównej części mniejszości. Co do POW-u, tam Straż Pożarna stwierdziła, iż nie wyda jednak zgody. Więc stąd już. No niestety tak stąd jest. Przy okazji tutaj też minęliśmy mój post o krytyce, która tam była w ostatnich komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za bardzo miłe w moją stronę komentarze. Także dziękuję Wam bardzo za to. A, jeszcze jedna rzecz, bo tak sobie przeglądam telefon i teraz zauważyłem, że na WTB coś jeszcze jest innego. Od 6 do 13 listopada pociągi na M2 będą jeździć tylko na trasie Księcia Tomasza, Dworzec Wileński. Będzie oczywiście za metro jeździć, więc to spokojnie. W związku z włączeniem metra tam nad Zatocką z zaciszem. Także spokojnie, to będzie dobre. Teraz zobaczmy, jak pojedzie za metro. Metro Totocka, Unicka, Handlowa, Osowskiego, Branieckiego, Myszkowska, Grzokowska, Radomińska, Aleja Solidarności, Targowa i Dworzec Wileński. No dobrze. I jeszcze parę tam zmian autobusowych, ale też się możecie domyśleć. Więcej informacji na wtp.pl. No i co dużo nie mogę Wam powiedzieć, miało być więcej odcinków, niestety byłem w Zakopanem i nie miałem jak w ogóle puszczać Wam te filmów. Jeden film, który widzieliście z Metta, to miał być trzeci film z Metta, który już miał być uwieńczeniem filmów z tego miesiąca, ale one się pojawią w przyszłym tygodniu, czyli zapraszamy do Metta na Bemowie i Woli, bo tam trochę się pozmieniało, będą trochę starsze zdjęcia, ale będzie nowy komentarz, także miejmy nadzieję, że nie będzie źle. I tam Wajna Modlińskiej postaram się też niedługo zmontować i parę nowych odcinków. No i niedługo będziemy mijać 3000 subskrypcji. Na tą okazję mam dla Was już przygotowane dwa specjale. Jeden już jest nagrany, jeszcze nie zmontowany, a drugi niedługo będzie nagrany i to będzie prawdopodobnie materiał sponsorowany. Drugi, pierwszy to nie. No ale zobaczymy, jak Wam się spodobają. Co dużo nie mówić, jeśli ten materiał Wam się podobał, zostawcie w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych wydań z Mniejsza z Tym. No i dziś wyjątkowo, bo wróciłem z Zakopanego, było później, to Mniejsza z Tym, czyli w niedzielę, ale do zobaczenia już niedługo, bo za 6 dni, w kolejną sobotę, w kolejnym Mniejsza z Tym. Do zobaczenia już za tydzień. Prawie, a nawet krócej. Cześć!